Dzień dobry, witam wszystkich bardzo gorąco. Kolejnego dnia przed, znaczy no, w Sazawie. Przed zamkiem, przed miejscem, w którym przebywa i wypoczywa Konrad Kaiser, czy jak to go zwał, w każdym razie rakietowiec, jak to go nazywało zadanie. Powiedział, że niestety, znaczy powiedział, tak naprawdę to wpadł w jakąś paranoję, że ktoś go chce zabić. I dowiedzieliśmy się tak naprawdę, kto chce go zabić. A musimy się co nieco o nim dowiedzieć jeszcze, zanim podejmiemy jakiekolwiek kroki. A gdzie można by było się dowiedzieć o kimś, jak nie w gospodzie, prawda? Tak, musimy się dowiedzieć o kimkolwiek, to najlepiej zagadać do gospody. Teraz tak, ty jesteś mieszczaninem, nie powiesz nam nic ciekawego. Kaczmarka, oberżysta, może nam coś powiedzieć. Mieszczanin. Już nie musicie mi mówić nic o nim. Siema, Pejher. Dlaczego chcesz zabić mojego człowieka? Gościu? Would you be Master Paykor? Ciekawe, w czym jest takim mistrzem niby. With whom do I have the pleasure? Henry of Scalitz. And what do you want from me, Henry of Scalitz? To ask why you've come to Sasa. An interrogation, then, I see. On business, of course. And who is it you're doing business with? Why don't you ask about my mistresses instead? My trade partners are my own private concerns. Stay away from Master Kaiser. Kaiser? Konrad Kaiser? Why should I want anything dobra, to do with nie ściemniaj, bo so my wiemy wszystko. Worry about you. Worry? Good Lord, no. Why? We were friends. Ale ściemnia. Słuchajcie. Right. That'll be everything. O, dowiedziałem się więcej o Pejcharze. As the master instructs. On ściemnia. Ewidentnie ściemnia. To jest ściemniarz zawodowy. Zjemy sobie z garnka na zapas. Widziałem, że tu mamy chyba 60 jakoś strawy, więc lepiej sobie podwyższyć ten poziom. No i co? No i teraz chyba z tego, co pamiętam, to mieliśmy obserwować dom Konrada o północy. Więc to też by warto było zrobić. Pytanie tylko... No nic nie dowiedzieliśmy się tak naprawdę o nim. Ani od niego. Ale widać, że mu źle z oczu patrzy, a może inaczej. Nie mówi nam wszystkiego i nie mówi nam prawdy, więc no jakoś trzeba będzie obserwować dom. Pytanie, gdzie się najlepiej schować, nie? Tak, żeby było widać wejście. Bo już do tego doszliśmy, że wejście jest tylko i wyłącznie jedno. Jak chcieliśmy się zapakować do środka, no to tylko i wyłącznie... Te drzwi wchodzą w grę, więc teraz tak, gdzie się tutaj schować? Tutaj za winklem nie, bo nie będziemy widzieć wejścia. Tutaj będzie gość pewnie szedł. Tutaj też nie. Nie, bo trzeba będzie tak wychodzić. O, dzień dobry, bracia Rila. Ej, to nie jest głupi pomysł, słuchajcie, jakbyśmy się tak tu przyczaili. Jeszcze odpali nam się ten właśnie przyczajony kameleon. Słuchajcie, jeszcze zobaczmy w dzienniku. O północy wypatruj zabójcy. Więc w takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak kurde na takim kameleonie poczekać do północy. Zobaczymy, czy on tutaj przyjdzie. Strawa 91, energia 61. Będę musiał się przespać chyba przed bitwą. Jeżeli do tej bitwy dojdzie, to no, pewnie musi dojść, żeby odzyskać Dalmberg, to muszę się przespać, bo jeżeli nam spadnie, kurczę, w trakcie walki, to nam się oczy będą zamykać, a tego nie chcemy. Będziemy mieli ciężko trafić kogokolwiek. Okej, zobaczymy, czy on tutaj się gdzieś będzie skradał. Ciekawe dlaczego... Nie pamiętam dlaczego on chce... Która godzina? 12:21. No i co? Może ta ekspozycja nam tutaj niestety przeszkadza? Jak myślicie? Może byśmy to pozdejmowali? O! Może teraz coś będziemy... O, właśnie, jeszcze weźmy to. I przy okazji chyba ta umiejętność lekka zbroja też w jakiś sposób tam wpływa na to, że...
wpływa na to, że jesteśmy mniej widziani. Dobra, poczekajmy jeszcze chwilę. O północy wypatruj zabójcę. No trochę nie przeczekaliśmy całej godziny kolejnej, ale nie chcę też do pierwszej dochodzić, bo to już nie jest północ, jakby nie patrzeć, nie? No i co? Nie ma go? Ciemności egipskie, kurde. No nie ma go. Na pewno Konrad żyje? Nie no, on tu ma strażnika, więc... Nie powinien mieć z tym problemów. Jest, Konrad żyje, dobra. Zamykamy drzwi. Spokojnie, spokojnie, panie Konradzie. Zamykamy, my go dojedziemy. My go dojedziemy. Jezus Maria, nic nie widzę. Teraz widzę. Dobra. To nie pozostaje nam nic innego. Kurde, konia może bym schował gdzieś. Nie, dobra, koniu, żartowałem. Czekaj. Wiesz co, może ty, kurde, straszysz mi tego gościa. Weź no, koniu, stań sobie gdzieś tu. O, a ja sobie teraz schodzę tutaj. Pyk, myk. I chowamy tą. I pięknie, wszystko widzimy. Tylko pytanie, dlaczego nie widzimy tego gościa? Przeczekajmy jeszcze do 24. Następnego dnia. Strawa nam nie powinna spadać, bo mamy tą umiejętność. Spada tylko na samym początku, później już się trzyma wszystko na jednakowej pozycji. To jest bardzo dobra umiejętność, słuchajcie. To jest jedna z lepszych umiejętności, które możemy sobie oczywiście wykupić tutaj. Co sprawia, że ta gra nie jest aż taka wymagająca, jak gdzieś tam była opisywana wcześniej, nie? Że musimy dbać o wszystkie potrzeby naszego bohatera. Tak tutaj, no, biorąc pod uwagę tą szybki upływ czasu, no to możemy robić to wtedy, kiedy chcemy i bez żadnych jakichś dodatkowych negatywnych efektów. Co jest o pół... Nie rozumiem tego. O północy wypatruj zabójcy. No i kurde, chcę wypatrywać i co? Ty, no nie ma go. Czyli tamta północ niestety no nie poszła gładko. A północ, no też nic nie widzę. Dobra, zobaczmy, czy Konrad jeszcze żyje. Tak będziemy się o niego, kurde, cyckać. Tak, ale słyszę, że on tu już, dobra. Jesteś tutaj, więc spoko, siedź sobie. Masz tutaj strażnika dodatkowego. Cicho, cicho tam. Zamknę drzwi. No to nie pozostaje nam nic innego, jak jeszcze kolejne godziny czekać. Widzę cię, gnoju. Jest tam. O, ty skubańcu. Widzę cię. A ty. Kurde, wiecie, co mi się przypomina? Morrowind. Jedna z pierwszych misji Morrowinda, jak trzeba było przyczaić się w nocy na gościa, gdzie chowa swoje skarby, gdzie chowa swój pierścień. Ej, gościu! Halo! Mother of God. Dzień dobry. You're in the wrong place. O, kolego. Give up. Ale czemu złe zachowanie? Halo. Mrtka. Chodź, wyjdźmy na zewnątrz. Where could he have vanished? Ha! He must be here somewhere. What's up? Shit yourself. No chodź, na zewnątrz. Załatwimy swoje sprawy. Okej, masz przejście.
No. Jest opcja zabij, wam powiem. Ale weźmy ciało. I może nie zabijajmy go na oczach wszystkich. Tylko ściągnijmy go gdzieś tutaj na bok. Odłóż. Otwórz. Weź ciało. Nic nie widzę, co tu się dzieje. Ale okej, okay, odłóż. Pochodnia. No! Ty, co ty to? Serio? Ty będziesz ze mną cały czas walczył? Niedobrze, gościu, niedobrze. Jak jesteś cwany? Wierzę tym, że tutaj nas nikt nie będzie widział. I mogę cię zabić. Ale dobre. Wierzę tym, że tutaj mogę cię zabić. Jak chcesz mnie tyle razy jeszcze, kurde, bić? Naprawdę? No chodź. No w klinczu to ja jestem bestia, kurde. Myk, i myk, i myk, i cyk. Gościu, 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 co ty chcesz ode mnie? O! No, no, no. Ej, kurde, twardy jest skubaniec, wam powiem. Już nie jeden wypadł. Dobra, zregenerujmy sobie staminy. No patrzcie, no przecież, kurde, skubaniec jest naprawdę twardy. Zaraz go tam wrzucę do pieca i będzie miał. No, i to było na tyle. Próbujmy złupić, co on tutaj ma. Jeden... O, ty panie! Takie rzeczy... Co się będę, kurde, z nim cackał. No nie? Porozmawiaj z Konradem Hagenem albo zabij Pejhara. I już to zrobiłem. Już to zrobiłem. Z całą przyjemnością. A jeszcze dodatkowo, kurde, mamy takie dobre rzeczy. Ej, to było droższe u niego. Kapelusz możnego za 1000. No po prostu. To mi się opłacało, wam powiem. To mi się bardzo opłacało. Dobra, zakładamy wszystko, co nasze. Mamy wszystko w ogóle brudne. Nie wiem, czy zauważyliście. Musieliście gdzieś wykąpać. Mhm. To mamy wszystko. I teraz tak. Wracamy. Ale nas sklepał, wam powiem. Trochę nas sklepał. Mamy obrażenia tułowia, obrażenia głowy, ale dobrze, że mamy tę umiejętność, która pozwala nam się leczyć w czasie. Tyle jest spoko. Panie Konrad, stawaj pan, ja się tu... Ej, chyba pod panem zabiłem, kurde, właśnie ty, panie. Well, did you find anyone? I did. Yep. And? He's dead. He was an assassin, all right. Lord have mercy. Was it Pekar? Yes. I saw him all too clearly. So they are after me. I knew it. Sweet Jesus, there'll be more. I need to hide away somewhere. Come to Townburg. No właśnie. You'll be surrounded by a whole garrison there. Yes. Yes, I suppose that does make sense. Thank you, Henry. I'm in your debt. We'll meet at Townburg. No i pięknie. O to właśnie chodziło.
O to właśnie chodziło. I teraz tak, wszystko mamy chyba załatwione. Mamy i piwko, i mamy smołę, i eliksiry. Dlatego wracamy do Talmberka. Nie pozostaje nam nic innego, jak wrócić do Talmberka. Równa Talmberg. A co to jest? Czekasz weszła. Tak, o Konradzie. Tak. Zyk. Ale najpierw powiemy o tej smole i przekażemy eliksiry. Bo nie chciałbym, żeby. Bo prawdopodobnie ten quest rakietowiec jest tym głównym wątkiem. I nie chciałbym, żeby, wiecie, bez tych wszystkich moich dodatkowych rzeczy to ruszyło do przodu, bo ta smoła może się faktycznie przydać. Tak samo jak i te eliksiry na dobry sen. Nie po to, kurde, łaziłem i traciłem tyle czasu na zbieranie tych zasaranych kwiatków, żeby, kurczę, teraz tego nie wykorzystać. No smoła akurat to było przy okazji, bo oni chyba byli skorzy do pomocy ze względu na to, że chyba im kiedyś tam pomogłem przy okazji Rudzielca, jeśli się dobrze orientuję. O, i akurat na 5 rano dojedziemy sobie tutaj, pyk. Także do kwatermistrza najpierw, a później się jakoś ogarnąć w ogóle, bo ja jestem w ogóle trochę, po pierwsze, poobijany, chociaż teraz możemy już po tym czasie wędrówki mieć regenerowane całe zdrowie. I musimy się umyć, i musimy się naprawić. O, pięknie. I co jeszcze musimy? I jeszcze musimy odpocząć. Dobra, gdzie mamy to odnieść? Smoła i eliksir. Czyli wszystko do obozowiska. Co jest? Co się stało? Dlaczego mi się zciemnił obraz? Nie. A well-chosen sight. You want to strike the gate, do you? True. We don't want to do more damage than necessary. I quite understand. Sir Toth is holed up there, is he? Just so, Master Conrad. I hear you have some accounts to settle with him. Ah, not entirely. I've done with him. Sigismund trusted him more than me in his campaign against the Ottomans. And we all know how that ended up. How did it end up? Badly, my lord. The flower of French knighthood was slain there. Sigismund fled for his life. And I did too, I must confess. Be assured we shall not make the same mistake here. We do not intend to starve them into submission, but to break down the gate. I am at your service, my lords. We will build the trebuchet quickly. It will be ready in a matter of days. And I can supply, for example, Roquetta to sweep the foe from the battlements. Roquetta? I do not believe I've heard of such a term. Roquetta are missiles filled with black powder with a touch hole at the bottom to ignite it. They shoot forward, something like a hand cannon, but without rocks. The rocket is the missile. I see. But we don't have black powder in these parts. Nor cannon. Indeed. It should have occurred to me. But I am very fond of Roquetta, and I always think what Alexander the Great might have accomplished with them. I understand. We find ourselves in a conventional situation that demands a conventional solution. I'm still hoping that Toth will see sense and parley with us. He may well do so, especially when we set up the trebuchet on his doorstep. Widzę, że ten gość ma naprawdę takie, wiecie, podejście do tego dosyć gorące. Ej, ale oddajcie mi, kurde, kontrolę nad Henrykiem, bo... No. Nie ma takiej opcji, że, kurde, bym nie dokończył... Nie bez powodu latałem po całym, kurde, hrabstwie czy innym czymś, by teraz nie dokończyć, nie dostarczyć smoły czy tam czegoś innego. Okej, okay, dobra, tutaj. Już myślałem, że to pogna naprzód. A jeszcze muszę powiedzieć o tej smole. Ale przy okazji ranek się zrobił bardzo ładnie.
Halo! Mam dla was dobre wieści. Będziecie mogli spać. No cześć, cześć. God be with you. And with you. Mam piwo. I've arranged some beer for you from the local tavern. You're a proper treasure, you are. I'm gonna put a word in about how well you look after us. Like your own kin. Więc razem będziemy walczyć, nie? Mam smoła. Charcoal burners nearby have some stocks of pitch they'll let us have. That's handy. Sir Robard will be pleased. What little we had left was running out and he was getting worried. Well, he can stop worrying. Good. I'll get someone to take care of it. Super. I jeszcze w związku z... Pan Bernard. No nie, no pan Bernard, wstawaj pan Bernard. No co pan Bernard, kurde, śpi. Oblężenie Talmberka, a ten sobie będzie spał. No chyba go powaliło, nie? No, pan Bernard, o 9:00 pan wstaniesz? I po co ja mu... No pan Bernard! Ja pierdzielę, no co za typ. Nie po to, kurczę, robiłem te eliksiry, żebyś ty teraz spał sobie do godziny 12:00. Chyba o to chodziło, że ci, którzy nie mogą zasnąć, to tam ten eliksir mieli mieć. No co za gość. Tylko nie mówcie mi, że znowu będzie ta sama sytuacja, że trzeba wczytać save'a, żeby on w ogóle wstał. Miałem kiedyś taką sytuację, tak, że on śpi, on sobie śpi w najlepsze, a ja, kurde, nie mogę... Ja pierdzielę. Dobra, godzina 12. Ja już, ile o 12 nie wstanie, to znaczy, że coś jest zdupcone i trzeba wczytać save'a. Bo już tak raz miałem, że on nie chciał wstać z łóżka. Spał przez cały dzień. Próbowałem różnych godzin i leżał w łóżku i nie mogłem go ściągnąć. Nie wiem, o co chodzi. Co to za błąd. Oni, kurde, dodali jakieś ostatnie rzeczy związane... No i patrzcie, i on dalej śpi. Be a bit more careful. Zobaczcie. No nie, no to jest... To jest coś nie tak, czekajcie. Zapiszmy sobie. Czytajmy sobie. I teraz może wstanie, nie wiem, zobaczymy. To tak samo jak z tymi drzwiami. O! Good God, you look terrible. Did someone attack you? Fuck you. This ought to help with your sleepy soldiers. What's in it? It stinks to hell. Yes, and it's hellish potent too. A drop in the evening, and you won't fall asleep until just before noon. Really? I hope it does the job, that it doesn't give them a runs in the process. Hopefully not. But if it does, well, it's hard to sleep with the runs, isn't it? True enough. But you're not much good as a guard when you're squatting in the bushes. Nice. Talmberski. Dostałem osiągnięcie. Super. No to w takim razie nie pozostaje nam nic innego, jeżeli chodzi o główny wątek. Rakietowiec. Przekaż informację do Pfeifferowi. Tak naprawdę. Tylko pytanie teraz jest jedno. Ja bym się przespał. Ja bym się przespał i w jakiś sposób, kurde, okąpał, że tak powiem. Może do łaźni bym skoczył? Nie, byłby głupi pomysł. Skoczyć do łaźni i wziąć opcję prania i wziąć opcję, albo full service, nie? Pranie, prasowanie, kurczę, tylko nie mamy tutaj jeszcze chyba kowala żadnego, który mógłby nam naprawić wszystko, co posiadamy. A przykro by było, jakbyśmy mieli, kurde, iść w zepsutej zbroi. Chyba nie ma kowala. Czy jest tu jakiś kowal? Nie, nie widzę tu żadnego kowala niestety w Talmberku. Znaczy pod murami Talmberka tak naprawdę. No dobra, spróbujmy z kobietami załatwić sprawę. Pytanie, gdzie są kobiety, do których mogę się zgłosić? Uż? To jest teren prywatny. Gdzie jest pani łaźniowa? Nie, no według... Dobra, i tu już jest teren prywatny. Ale tu nie ma nikogo, z kim mógłbym porozmawiać, że chciałbym na przykład skorzystać. Chyba, że podczas oblężenia to jest totalnie... Nie, to jest... Czyli mi się wydaje, że podczas oblężenia coś mi się... Że tutaj nie można z tego skorzystać. No trudno. No trudno. Musimy sobie dać radę w inny sposób.
Okej. Nie wiem, na co on poluje, ale niech mu będzie. Dobra, pan Fejfar. Gdzie pan jest? God bless you. And you. What troubles you? I came to an agreement with Comrade. He's already here. You wouldn't believe how clever that fellow is. Now we really will build that trebuchet. That I guarantee you. No, pamiętaj o hasłach? Just one thing. If he should send you somewhere and tell you to give some password about a fox or some such, well, you should take it with a grain of salt. Password? Fox? All right. I'll bear it in mind. Glad I could be of service. I'm truly grateful to you. And the men will be too when the assault starts. Fine work. You've certainly saved many lives. I probably shouldn't, but go and have a look in my trunk. You might find something there you can use. Thank you. Czyli co? 1000 groszy. Oh boy. Otwórz zam. Oho, grosze. To był chyba jego. What's going on there? No jak to co się dzieje? No dałeś mi klucz do swojej skrzynki. No co ci chodzi? Poczekaj, aż ukończy się budowa trebusza. Czyli ile czasu? Dobra, jeszcze weźmy tak tą zbroję. Zrzućmy. Ale to jest lepsze. Tylko że kurde, to jest o tyle, to jest niewiele lepsze, a ja będę o wiele mniej widział. Będę miał takie szczelinki. O, a to jest lepsze. Magdeburskie rękawice, nie? To prawda, tylko jeden punkt. Ale jednak. Nie to! Coś mi się... A, okej, teraz. Mi przechodziło na to, ja mówię, czemu mi to zakłada? Dobra. No to w takim razie te kompozytowe nałożymy na konia. I tyle. I tyle w temacie. Czy ja mogę się tu przespać? Tak. W takim razie prześpimy się. Nie wiem ile, no ale spróbujmy na przykład 12 godzin, żeby zregenerować sobie całkowitą energię. Chociaż nie wiem, czy całą energię sobie zregeneruję w trakcie tego spania. No, nie. Nie ma opcji, żeby 100% energii sobie zregenerować. A szkoda. No to powinno się chyba spać aż do zregenerowania pełni energii. No to i tylko mogę 12 godzin, no. Ciekawe, czy mogę się teraz położyć drugi raz na kolejne 12. Powinienem móc. Ale dobra, to jest noc i... W nocy nie chcę w żaden sposób atakować, więc ponownie. Nie możesz spać, ponieważ to też niedługo. No wcale nie, że nie, bo mi się nadal chce spać, więc nie denerwujcie mnie. Człowiek chce się wyspać porządnie, a ci mu nie pozwalają, no. 12 godzin, co to? Nie no, 12 godzin, dobra. Czy ja kiedyś spałem 12 godzin? Mogło tak być. W jakimś mocnym... wyczerpaniu oczywiście, bo ktoś by tutaj pewnie chciał już dodawać swoje żechlaniu. Nie, nic takiego. No. Nie wiem, jak długo będą budować ten trebusz, ale mam wrażenie, że w ciągu jednego dnia to im się nie uda go wybudować. A nawet nie całego. No, nadal. Słuchajcie, nadal. Musimy poczekać, aż się ukończy budowa trebusza. No. To w zasadzie... Czemu mielibyśmy się nie zająć jakimś zadaniem pobocznym? No, tak to będziemy czekać i klikać tylko... O, zrespił się koń. Tak to będziemy tylko czekać i klikać, by czas mijał. A ja tutaj mogę po prostu coś zrobić. Tyle.
Dobry. Jeszcze, żebyście strzelali, to potrzebujecie strzału, wiecie? Ale to tam tylko tak. Tak wam podpowiadam. Jakbyście kiedyś chcieli kogoś ustrzelić, nie? To już wiemy, gdzie on się skradał. On się skradł do zamku. Oni oblężeni, jakby nie patrzeć, prowadzą, nie? No i zobaczcie, jak... tutaj niby to prężnie działa, bo się dymi. No kobitki? Nie ma kobitek. No trudno. Spadłem. Dobra, gdzie jest łowczy? Bo łowczy ma dla mnie jakieś zadanie. Ostatnio u łowczego... Stop. Tutaj. U łowczego ostatnio byłem, jak próbowałem znaleźć skóry tych zwierząt. A tą głupią zbroję. I gdzie tu jest ten zadanko, co? Jest, kolega. Dzień dobry, panie Mikołaju. Okej. Ej, a dlaczego? Ja wiem, bo kurczę, nie mogę zrobić tego zadania, bo jesteśmy w trakcie oblężenia Talmberka i teraz wszystkie zadania są poblokowane. Wszystkie zadania są poblokowane i nie mogę ich wykonać, no. Neuhof to samo. No więc nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu czekać na wybudowanie trebusza. Ewentualnie moglibyśmy skoczyć do ratajów i spróbować zregenerować sobie, wiecie, swój ekwipunek przed walką i tak dalej. No bo teraz żadne z zadań pobocznych nie jesteśmy w stanie wykonać. Ewentualnie te, które mamy już gdzieś tam w naszym notatniku. Szkoda, że jeszcze z Tereską nie możemy się spotkać przed bitwą. Znaczy moglibyśmy, ale wiecie, no... Nie tak jak ostatnio chyba. W ratajach moglibyśmy się swobodnie zregenerować, jeżeli chodzi o nasz sprzęt. Tak się zastanawiam, czy tego nie zrobić, bo tak czy siak musimy czekać na wybudowanie trebusza, a przecież nie będziemy czekać, kurczę, na zasadzie takiej, że będziemy odczekiwać te momenty, bo nie wiem, czy czasem nie będzie to trwało na przykład, nie wiem, 3 dni. Chociaż powinno raczej krócej, z tego względu, że jednak niektóre zadania poboczne są poblokowane, więc co gracz miał w tym momencie robić, nie? Gdzieś tam się szlajać, chociaż można by było oczywiście pójść znaleźć jakiś skarb. Ej, to nie jest głupi pomysł. To nie jest głupi pomysł. Iść znaleźć skarb jeszcze. To jest bardzo dobry pomysł, bym wręcz powiedział. Słuchajcie. Na poszukiwanie skarbu. Zaraz. Nie! Koło ledeczka było. Koło ledeczka był jeden skarb, jeżeli się dobrze orientuję. Dobra, jesteśmy w ratajach, ale zobaczmy, jakie mapy mamy ze sobą. Bo można by było w tym czasie właśnie znaleźć jakiś skarb. Być może coś z niego by nam przypasowało i było lepsze od tego, co posiadamy. Chociaż szczerze wątpię, bo już na tyle rzeczy trafiliśmy podczas gry, że ciężko by było, żeby coś było jeszcze lepsze. Ale podczas gdzie te skarby są poukrywane, to może... dobra, inne... I teraz tak, zobaczmy, mapa skarbów druga. To jest co? To jest klasztor. To mi się wydaje, że to jest klasztor. Tak, to jest klasztor w Sazawie, ewidentnie. Dobra, mapa skarbów ta. Ledeczko. Okej, ledeczko. Czyli ledeczko jest niedaleko. Rataje. Do Neuhof. Aha, na górze jest Neuhof. Dobra, to przy Neuhof to my nie jesteśmy niestety. Równa. I mamy jeszcze tą, czyli najbliżej jest ledeczko chyba. Skalica. Jeszcze mamy stare mapy. O, to mieliśmy. To pierwszą mapę zrobiliśmy. Rataje na SE. O kurde, to będzie ciężkie do zrobienia. Mi się wydaje, że ledeczko będzie najszybciej. Użyce. Takie punkty. Tu są do ratajów.
To chyba wiem, gdzie będzie. I to jest chyba skalica. Mhm. Czyli najłatwiej chyba będzie, znaczy najłatwiej, mam wrażenie, że najłatwiej byłoby znalezienie ledeczkowe. Widzicie? Z ledeczka na północ. Z ledeczka na północ. Spróbujmy to znaleźć. Ledeczko, cyk. Wracamy do ledeczka. Miałem się tutaj naprawić, ale tam kij z tym. Skarb ważniejszy, a przynajmniej mam wrażenie, że go znajdziemy i mam nadzieję, że znajdziemy coś fajnego. Bo jeżeli coś, co już posiadamy, to dupa. Okej, i teraz trzeba się przyjrzeć, bo te mapy są bardzo pobieżnie narysowane. Mam wrażenie, tak jak kiedyś mówiłem, jak szukaliśmy jednego ze skarbów, że to jest coś związanego z... Znaczy, że to jest coś na zasadzie, jakby dziecko miało narysować, nie? Patrz, tu masz mapę i przerysuj. No i właśnie tak to czasami jest. Dlatego rzucimy jeszcze raz okiem na mapkę i postaramy się dokładnie oszacować, gdzie mamy skręcić, bo mamy dokładną, w miarę dokładną tą mapę. Tutaj jest narysowana rzeka, prawda? Jest jeden most na wysokości ledeczka, a później drugie przejście jakby. I są tam zaznaczone jakieś kłody. Więc uwaga, rzućmy okiem na to. Tu jest jeden most koło ledeczka, mam wrażenie, że to jest ten zaznaczony. A tu są kłody. I teraz tak, rzućmy okiem... A co to jest? Jaskinia. Czyli tu są kłody. Jeżeli w ogóle to są te kłody, bo to jeszcze może być mylące. I dalej za kłodami na wschód. Dalej za kłodami na wschód. Czyli gdzieś powiedzmy tutaj, tak? Tu jest ten... O, widzicie? Tu jest też zaznaczone to, że to jest taka skarpa. Jeszcze raz rzućmy okiem, jak to jest na wysokości tej skarpy. To jest jakby na skarpie. Czyli nawet tutaj bym powiedział. Jak to dokładnie jest tam oszacowane, że co to tam jest? X, jakieś tam... Jakaś budowla. Albo to są ruiny. Albo jakaś, nie wiem, szubienica. Coś w ten deseń. Dobra, no ale mamy oszacowane plus minus. Możemy teraz rzucić okiem. I tak, jedziemy po tej stronie rzeczki. Dzień dobry. To jest gdzie? Tutaj sobie przechodzimy. Tak zwany brud. Teraz jak mamy do tego dojść? O, tu jest to całe obozowisko, to jest chyba właśnie te, tak, to są te kłody, a my jedziemy dalej. Cyk, nawet tutaj jest droga. Taka, i razy drzwi, kurde, koniu. Dobra, rozglądać się, dobrze, że mamy dzień. Nic nie widzę. Coś charakterystycznego to musi być. Ho! Czyżby to było to? Interesujące miejsce. Trudny zamek do otwarcia. To może być to, słuchajcie. Zobaczcie, taki portal jakby. Zobaczmy na mapę. To może być to. Nie musi, ale może. Zobaczymy, czy uda nam się to otworzyć, czy będzie za trudne. Jesteśmy w stanie to otworzyć. Otwarte. Kradnij. Okej, ciemne buty szlacheckie. Grosze. Szczęśliwa kostka. Srebrny pierścień. Przepis na eliksir Łazarza i niebój. Mi się wydaje, że to jest to. To są całkiem srogie te nagrody. To nie jest wcale jako kradziona broń, jak widzicie. To nie jest wcale jako kradziona broń. Ale i tak mam lepszą. Więc... To okej. I teraz tak, buty szlacheckie. No nie teraz, niepotrzebne nam. I srebrny pierścień. I jeszcze dodatkowo do tego mieliśmy co? Mieliśmy szczęśliwą kostkę, kolejną. Mamy kostkę Świętej Trójcy. Rozbierającą kostkę i szczęśliwą kostkę razy dwa. Przepis na eliksir Łazarza.
to było prawdopodobnie to. Czyli udało nam się znaleźć. Bardzo łatwa mapa. Te stare mapy są o wiele trudniejsze do odczytania. Bo mamy, zobaczcie, jest mapa skarbów, nie? I jest stara mapa. Czyli są dwie różne rzeczy. Szkoda, że nie da się jakoś odhaczyć, które już znaleźliśmy, ale to będzie trzeba pamiętać. To będzie trzeba pamiętać w takim razie. Dobra, słuchajcie. To ja w takim razie postaram się zrobić tak, byśmy byli już gotowi na bitwę i by mogli wyruszać na nią, więc mam nadzieję, że uda nam się... Znaczy, poza odcinkiem pewnie doczekam do momentu, w którym Trebuch już będzie gotowy. A tymczasem ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę. I mam nadzieję, że widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Na razie, pa, pa.